Witam Państwa. Oburzamy się, że kolejne rządy Niemiec traktują nas z buta. Czują się upoważnione do urządzania nam sceny politycznej, decydowania, co nam wolno wydobywać spod ziemi, czy możemy regulować nasze rzeki, budować elektrownie atomowe i w ogóle rządzą się jak zając w kapuście. Mało tego, taka postawa spotyka się ze zrozumieniem części tutejszej klasy politycznej. Zwłaszcza ekipa Tuska czyta w myślach kanclerzy i uważa, że robienie dobrze naszym zachodnim sąsiadom to obowiązek numer jeden rządu polskiego. Służalcza postawa zwolenników Tuska wynika po części z kompleksów. Niestety znaczna część obywateli ten kraju nie ma powodów do dumy z czynów swoich przodków lub po prostu ich nie zna. Nie wystarczy zamieszkać w dużym mieście, liznąć języków obcych i dorobić się tytułu magistra, by zostać inteligentem w klasycznym znaczeniu tego słowa. Człowiek żyjący w takich okolicznościach i tak czuje się gorszy od cudzoziemców z zachodu, ale i dyskretnie pogardza wschodnimi sąsiadami. Cóż, my Polacy musimy co jakiś czas pisać historię, także rodzinną, od nowa i brakuje okazji do pielęgnowania swojej wartości. Niemcy natomiast nawet wstydliwe momenty własnej historii potrafią tak zagospodarować, by żadnej straty nie ponosić, a nawet osiągać korzyści. Ich stosunek do Polaków w sposób bardzo szczery wyrażali hitlerowcy. Wiadomo, Polacy to podludzie, słowiańskie świnie i powinni się cieszyć, gdy pozwolimy im żyć. Następcy Niemców rozkochanych w wujku Adolfie postępują z nami bardziej subtelnie. Niemiecka buta to jedno, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że to dzięki nam, Polakom, państwo niemieckie budowało swoją pozycję w świecie. Całkowicie dobrowolnie, decyzjami politycznymi, robiliśmy wszystko, by wschodnie rubieże świata niemieckiego przetrwały i rosły w siłę. Pominę tu fakt sprowadzenia zakonu krzyżackiego w nasze okolice. To wszyscy znają. Niemniej, wielokrotnie pobity w wojnach zakon, nasi władcy umieścili na torach do mocarstwowości. I być może dlatego współcześni Niemcy instynktownie czują, że mamy jakiś obowiązek wyświadczania im przysług. Ale do rzeczy. Zakon był przez naszych przodków bity wielokrotnie. Grunwald, wojna trzynastoletnia to tylko symbole. W sumie stoczyliśmy 9 wojen, w wyniku których państwo krzyżackie kurczyło się i słabło. Nawet nie musieliśmy zdobywać Malborka. Nieopłacani najemnicy przehandlowali stolicę krzyżacką królowi polskiemu. Najciekawsze jest to, jak doszło do rzucenia koła ratunkowego ostatniemu mistrzowi zakonu, Albrechtowi. Albrecht w zasadzie nie był zbytnio Niemcem. Jego matką była Zofia Jagiellonka, córka Kazimierza Jagiellończyka, syna samego Jagiełły. Albrecht był siostrzeńcem Zygmunta Starego, czyli słynny hołd pruski był w zasadzie uroczystością rodzinną. Wprawdzie w latach 1519-21 doszło do ostatniej wojny polsko-krzyżackiej, ale już 4 lata po niej miała miejsce sytuacja pięknie nam przedstawiona przez Matejkę. Można by sądzić, że los państwa zakonnego jest przesądzony, ale nic podobnego. Od południa Europa była zajmowana przez Turków i w tej sytuacji cesarz Karol V Habsburg oraz król Węgier Ludwik Jagiellończyk stanęli w obliczu wspólnego wroga. Muzyka.
Cesarz miał większe zmartwienie niż przejmować się losem Albrechta. Upadek państwa krzyżackiego dokonał się, gdy coraz więcej zwolenników zjednały sobie nauki Lutra. To na terenie dotąd superkatolickiego państwa krzyżackiego powstała pierwsza w świecie diecezja luterańska w Królewcu. Luter poradził Albrechtowi założyć dynastię, wypiąć się na papieża oraz cesarza i skorzystać z opieki króla polskiego. Nowe państwo, Prusy Książęce, luterańskie, nie było uznawane przez cesarza oraz władców niemieckich księstw. Jedynie katolicka Polska stanęła w awangardzie tolerancji i postępu, biorąc pod swoje skrzydła nowy projekt polityczny. Albrecht zresztą zachowywał się teraz zupełnie przyzwoicie wobec Polski. Doradzał królowi w sprawach Bałtyku, założył w Królewcu Uniwersytet na Prawach Akademii Krakowskiej, fundował stypendia m.in. Kochanowskiemu, finansował przekład na język polski Nowego Testamentu, a co najważniejsze, wspomagał Polskę militarnie. Można powiedzieć, że relacje polsko-pruskie były więcej niż poprawne. Albrecht myślał nawet o tronie polskim. Zmarł jednak w roku 1568 w wieku 78 lat. Dynastia Jagiellonów wygasła 4 lata później. Cóż, może gdyby pożył dłużej lub Zygmunt August krócej, losy Polski i Prus poszłyby inaczej i to my bylibyśmy mocarstwem do dzisiaj trzęsącym światem niemieckim, a i trzymającym z dala od Europy Moskwę. Pomarzyć wolno. Jednak najgorsze nadeszło później. Tron księstwa pruskiego w roku 1568 objął syn Albrechta, Albrecht Fryderyk, ostatni Hohenzollern z linii pruskiej. Znał doskonale język polski. Jako prawnuk Kazimierza Jagiellończyka miał szansę na tron Polski. W 1569 roku w Lublinie złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi. Fryderyk w 1573 roku starał się o godność senatorską, jednak do tego nie doszło w wyniku działań Jana Zamoyskiego, wroga protestantyzmu. Sam Zamoyski jednak pochodził z rodziny kalwińskiej. Fryderyk po takiej odstawce czuł się potraktowany niesprawiedliwie, a stosunki polsko-pruskie uległy popsuciu. Do tego w 1572 roku dopadła władcę Prus choroba psychiczna. Opiekę nad nim oraz Prusami objął jego stryjeczny brat Jerzy Fryderyk Hohenzollern. Dzięki przychylności Jana Zamoyskiego. Po nim opiekę sprawowali Joachim, a później Jan Zygmunt, elektor brandenburski. Gdy Albrecht zmarł w 1618 roku, Jan Zygmunt stał się władcą Prus. I tak powstał związek Brandenburgii z Prusami. Ciąg dalszy znamy. Prusy rosły w siłę, a Rzeczpospolita słabła. Przysługa, jaką Jan Zamoyski wyświadczył naszym sąsiadom, oddając Prusy Brandenburczykom, owocuje do dziś. Ciekawe, czy Jan Zamoyski doczekał się pomnika w Niemczech. Zasługuje jak mało kto. Nowe państwo pruskie miało ten walor, że pokrzyżacka część, protestancka, była poza zasięgiem cesarza katolika i z czasem stała się liderem w dziele protestantyzacji Niemiec. Po wojnie 30-letniej w 1648 roku Prusy weszły w posiadanie Pomorza Zachodniego. Potop szwedzki przyniósł Prusom niezależność od Polski. W 1701 roku Fryderyk III ogłosił się królem. Prusy toczyły wojny z Saksonią, a nawet Austrią. Współpracowały z Rosją, między innymi razem rozbierając Rzeczpospolitą. Wiek XIX
to narzucona państwom niemieckim przez Prusy Unia Celna i pobicie kolejnego cesarstwa francuskiego oraz powstanie cesarstwa niemieckiego. Pod batutą oczywiście Prus. O tym etapie historii Niemiec opowiadałem Państwu przed rokiem. Widzą więc Państwo, że Niemcy swoją pozycję zawdzięczają naszym przodkom. Najpierw zostali zaproszeni w te okolice, budowali od zera państwo na obcym etnicznie terenie. W okolicznościach upadku dostali od nas kroplówkę i weszli w etap nowego, także religijnie, projektu państwowego. Rośli w siłę dzięki głupiej decyzji politycznej i słabnącej Polsce. Zajęcie najbogatszych ziem Polski, Wielkopolski, Pomorza, Śląska dało fundament pod marginalizację wiedeńskiego cesarza katolickiego oraz rywalizację z Francją, Wielką Brytanią. To dzięki nam zbudowała się nowa siła w świecie niemieckim. Nic więc dziwnego, że obecna klasa polityczna Niemiec nadal na nas liczy, skoro po doświadczeniach II wojny światowej całkiem dobrowolnie zgodziliśmy się na Anschluss w 2003 roku. A tyle było drwin z Czechów, że skapitulowali przed Hitlerem bez walki. Im groziła wojna, a my zrobiliśmy to samo, wchodząc do Unii pod wpływem pochlebstw i pobrzękiwań koralikami. Warto pamiętać zdumiewającą radość Polaków z obalenia muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec. Cieszyliśmy się, że Niemcy odbudowują swoją potęgę. A teraz dziwimy się, że z nami się nie liczą. Całe szczęście, że przynajmniej ambicje imperialne Rosji budzą sprzeciw większości Polaków. A teraz z innej beczki. Donald Tusk obwozi po Polsce wrak Seicento, którym obecny polityk Platformy Obywatelskiej, niejaki Sebastian, staranował rządowy wóz wiozący panią premier Beatę Szydło. Przypominam, że sam Tusk miał okazję pruć autem z prędkością 107 km na godzinę w terenie zabudowanym, co nie spodobało się policji. Platformerski kamikadze, pan Sebastian, to jak dotąd jedyny wyznawca Tuska, który skutecznie odsunął PiS od władzy. Pani premier wylądowała w szpitalu. Zapewne będzie drugą osobą po pani Hartwich, która do Sejmu wjedzie, i to dosłownie. Pani Hartwich wjechała na wózku inwalidzkim swojego syna, a pan Sebastian na wraku Seicento. Nowa religia proroka Tuska ma już męczenników, a teraz relikwię, wrak. Ten będzie obwożony po Polsce niczym obraz Matki Boskiej. Cudowny wrak, który wiezie do Sejmu, mimo że jest kupą złomu. To jak dotąd chyba najcenniejszy przedmiot kultu od czasów Arki Przymierza. Zapewne samo dotknięcie wraku uduchowi tak zwolenników Tuska, że będą złorzeczyć PiSowi do końca świata, a nawet dłużej. Mocodajny wrak zasługuje także na to, żeby obok ustawić skarbonę. Przypominam, że dotychczasowa zbiórka na nowe Seicento przeniosła kwotę powielokroć przewyższającą wartość wraku, zanim stał się wrakiem, a i w cudowny sposób pieniążki zniknęły. Znikanie cennych rzeczy, a nawet osób, ma długą tradycję. Arka Przymierza zniknęła, bo była ze złota. Tusk z posady premiera, bo tu zabrakło forsy, a w Brukseli nie zabrakło. Tyle było śmichów, chichów z tych pisowców, że są ciemni, chodzą do kościoła, pieką na grillu kiełbasę i dopominają się o zwrot wraku samolotu prezydenckiego. Wyznawcy Tuska mają też swój wrak. Wrak kamikadze, hamburgery wege, wiece miłości, na który guru Tusk naucza, jak pozbyć się pisowców i dlaczego Niemcy nic nie są akurat nam winni. No i kto tu jest chłopkiem roztropkiem? Cóż, nie wystarczy zamieszkać w mieście, żeby pozbyć się duszy pańszczyźnianego chłopa, który bez pana i zabobonu żyć nie potrafi. Kiedyś był pan dziedzic, potem pan Sowiet, a teraz pan z Berlina.
Boję się tylko, żeby kodziarzom coś głupiego nie przyszło do głowy po przegranych kolejnych wyborach. Wszak w Rosji po uwłaszczeniu całe wsie popełniały samobójstwa, bo niby panowie się ich wyrzekli. Jak na dobre zabraknie niemieckiego pana, może dojść do wielu tragedii. Wszak już jeden taki spalił się w Warszawie. Tyle było gadaniny o nowoczesności i postępie, a tu relikwie, wraki, męczennicy, prawie święci, pochody, zaklęcia w stylu ośmiu gwiazdek. Cóż, roztropka ze wsi wyrwiesz, ale wsi z roztropka nigdy. Dziękuję państwu.